Jezus umiera na krzyżu. Przeszło już 3 godziny, wisi Pan Jezus na krzyżu. Męka Jego coraz się potęguje. Ciało zwiesza się z krzyża, coraz bardziej bezwładnie. Oblicze staje się coraz bledsze, a bruzdy, którymi krew spływała, coraz ciemniejsze i wyrazistsze. Twarz się wydłużyła, rysy stały się delikatniejsze i ostrzejsze. Policzki zapadły, a przez otwarte sine usta można było widzieć język. Oczy nabiegłe krwią patrzyły w bezkresną dal. Chrystus rozmawiał duchem z Ojcem Niebieskim. Nagle drgnął, skierował wzrok ku niebu i z uczuciem rozczulającej dziecięcej ufności i miłości, z poddaniem się woli Ojca, potężnym głosem zawołał: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Potem skłonił głowę i skonał. Pan Jezus jako Bóg człowiek nawet na krzyżu jest Panem swej śmierci. Umiera, kiedy chce. Nie z wyczerpania fizycznego, inaczej musiałby już przedtem umrzeć, ale zupełnie dobrowolnie. Tego dowodem według zdania wielu ojców Kościoła jest ów silny, donośny głos, który wydał bezpośrednio przed skonaniem. Konający z wyczerpania głośno wołać nie mogą. To jest szczegół nadzwyczajny, że po tak silnym zawołaniu skonał. Ukrzyżowani kończyli życie zwykle po 12, a czasem po 24 godzinach. Silne zaś organizmy wytrzymywały tę mękę nawet do dnia trzeciego. Tutaj zaś nastąpiła śmierć prawie po 3,5 godzinach męki krzyżowej. Pan Jezus umarł więc, kiedy sam chciał. Bliższe przyczyny fizjologiczne śmierci Pana Jezusa nie są nam znane. Ze stanowiska lekarskiego śmierć następuje w sposób naturalny, bez uprzedniego stanu chorobowego. Choroby zaś według teologów nie miały przystępu do Pana Jezusa, albowiem On przyjął na siebie tylko te słabości fizyczne, które są nieodłączne od natury naszej i występują u wszystkich ludzi, jak zmęczenie, pragnienie, śmierć. Ciało Jego ukształtowane za sprawą Ducha Świętego nie odziedziczyło żadnych skłonności chorobowych. Ponieważ jednak przyjął śmierć, zgodził się przyjąć bezpośrednie jej przyczyny. Biczowanie, upał, przebicie gwoździami i tak dalej mogły spowodować wysoką gorączkę, zakażenie krwi lub inny podobny stan chorobowy, który sprowadził śmierć. Według teorii lekarskich bezpośrednią przyczyną śmierci Pana Jezusa było uduszenie, gdyż ciężar zwisającego ciała, osłabionego męką i upływem krwi, nie pozwolił płucom oddychać. Taka śmierć nie sprzeciwia się nauczaniu teologów o fizycznych doskonałościach Zbawiciela, które nie dopuszczały choroby. Pan Jezus, skłoniwszy głowę, oddał ducha. W zwykłych warunkach człowiek najpierw umiera, a potem głowę skłania. Pan Jezus zaś najpierw skłonił głowę, aby udzielić przyzwolenia i zgodzić się na śmierć nadchodzącą. Powiada święty Anselm, a oddaje ducha w ręce Ojca, zawoławszy głosem wielkim, aby okazać, że jak miał dosyć mocy i siły, by nie umrzeć w czasie strasznych mąk, tak znów tyle okazał miłosierdzia, by przez śmierć swoją ożywić wszystkich skazanych za grzechy na śmierć wieczną. Boski pośrednik, mówi święty Wawrzyniec Justyniani, schyla głowę swoją ku miłosierdziu, skłania ku łasce, a opuszcza ku przebaczeniu.
przyszedł szukać to, co zginęło, uzdrowić to, co było chore, podźwignąć to, co było upadłe. Spełnił to wielkie zadanie życiem pełnym niezwykłego trudu i straszną męką. Pozostało mu tylko dać wyraz swego nieskończonego miłosierdzia skłonieniem głowy przed śmiercią. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. To są ostatnie słowa Pana Jezusa, którymi poucza nas, że winniśmy umierać z modlitwą na ustach i miłością Boga w sercu, z poddaniem się woli Bożej i z ufnością w Jego nieskończone miłosierdzie. W tych słowach uznaje Ojca za źródło wszechrzeczy, a więc i swego bytu ziemskiego, skoro zwraca mu to, co otrzymał. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki. Oddaję zatem duszę swoją w ręce Ojca, od którego wszystko otrzymał. Przed chwilą Zbawiciel skarżył się Bogu, że go opuścił, a teraz zwraca się do Ojca, któremu bezgranicznie ufa i oddaje to, co ma najdroższego – duszę własną. Nie zraża się tym, że Ojciec w nieubłaganej sprawiedliwości kazał mu przejść przez cierpienie, krzyż i trud, przez udręczenie wewnętrzne i najstraszniejsze w okrutnej męce opuszczenie, że mu odmówił teraz wszelkiej pociechy i pozbawił wszelkiej opieki. Nieubłagana sprawiedliwość nie zmąciła w nim dziecięcej miłości i ufności. Jak mówił patriarcha Hiob Sprawiedliwy, choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Jak wielkie tu przeciwieństwo między Golgotą a stanem Chrystusa po śmierci. Z męki przenosi się do szczęśliwości, z poniżenia do wiecznej chwały, z ciemności tego świata do światła wiekuistego, z krainy śmierci do raju wiecznie kwitnącej wiosny. Zbawiciel oddaje swą duszę w ręce Ojca, aby przez to dokonać ofiary odkupienia. Potem weźmie tę duszę z powrotem, a z nią duszę wszystkich odkupionych śmiercią swoją. Ze wszech miar więc była to śmierć chwalebna, bo nawet nie umiera zwyczajnie, ulegając śmierci z musu, ale ja od siebie je, życie, oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Chciał być posłuszny woli Ojca Niebieskiego i na znak tego posłuszeństwa skłonił głowę. Co Kościół podkreśla w liturgicznych modlitwach, stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Po chwalebnym zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, której się poddał dobrowolnie, przestała ona być dla wiernych Jego wyznawców tak straszna. Ci, co pobożnie według zasad Chrystusa żyją, w Panu umierają z wiarą żywą, ufnością w miłosierdzie Boże i miłością gorącą. Spokojnie zasypiają w Panu, powtarzając słowo ostatnie Pana Jezusa na krzyżu: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Śmierć stała się odtąd chwalebnym przejściem od tego życia doczesnego do wiecznego i prawdziwego, na łonie Ojca Niebieskiego. Każdy człowiek jakiegokolwiek narodu, stanu i zawodu posiada przez Chrystusa uzasadnioną nadzieję i prawo skorzystać z łaski miłosierdzia Bożego i po śmierci otrzymać zbawienie wieczne.
o ile zachowa warunki ustanowione przez Zbawiciela. I dla mnie nadejdzie kiedyś chwila opuszczenia tego świata i przeniesienia się do wieczności. Nie rozumiem, po co bym żył, gdybym nie żył wiecznie. Życie moje byłoby bezcelowe i bezsensowne. Będę tak żył, bym w chwili śmierci z mocną wiarą w nieśmiertelność mógł powiedzieć: Ojcze mój, który mnie broniłeś od złego i zbawiasz od największego zła, śmierci wiecznej, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Wielki ból przy rozstaniu się z tym światem nie prowadzi wierzącego do niewiary, lecz raczej rozwija w nim świadomość, że należymy do wyższego porządku.